Aniu, my kobiety tak mamy, że nawet jak jesteśmy na ścisłej diecie, to pozwalamy sobie na małe przyjemności, małe słodkie przyjemności. Czy ty też tak masz? Tak, bo ja sobie zawsze myślę, że jak to jest taka mała przyjemność, takie drobne odstępstwo, no to w zasadzie się nie liczy. Ale jak to możliwe? Jesteś taka szczuplutka. Jak to możliwe, że ty pozwalasz sobie na słodycze? Nie będę tutaj przypisywać sobie jakichś niesamowitych zasług i ściemniać za bardzo. Głównie to jest po prostu zasługa moich rodziców i zasługa genów. Jestem naturalnie szczupłą osobą, zawsze byłam szczupła, raczej musiałam walczyć o to, żeby przytyć, niż żeby chudnąć, więc nie mogę tutaj sobie za bardzo uzurpować jakiegoś wielkiego triumfu, że zrzuciłam nie wiadomo ile kilogramów i w ogóle to była taka ciężka praca. Nie, to nie była ciężka praca. Parę razy byłam na siłowni, rzeczywiście wrzuciłam sobie jakąś codzienną rutynę, że robię ćwiczenia w domu. Bo robisz teraz? Robię ćwiczenia w domu, bo tak mi jest najłatwiej. To jest łatwiejsze niż wyjść gdzieś przy małym dziecku. Plus przy małym dziecku jest tyle roboty i tyle takiej fizycznej pracy, że no, ten organizm szybko musi wrócić do takiej sprawności fizycznej. Ale uważam, że życie tak naprawdę składa się z przyjemności. Jedzenie to jest również przyjemność. Słodycze to jest przyjemność, wszystko jest dla ludzi. Chodzi po prostu o to, żeby się nie obiadać jakoś tak strasznie obsesyjnie, ale to nie znaczy, że nie można sobie czasami pozwolić na tego rodzaju przyjemności, no bo bez przesady nie chodzi o to, żeby w kieracie żyć.